Rozwiąż układ nierówności. 5x minus 3 mniejsze od 12 i 4x plus 1 większe od 25. A więc mamy dwie nierówności, dwa warunki na x, które muszą być spełnione jednocześnie. Czyli rozwiązujemy każdą z tych nierówności i patrzymy potem, które rozwiązania jednej nierówności są jednocześnie rozwiązaniami drugiej. Może zacznijmy od pierwszej. Pierwsza nierówność 5x minus 3 mniejsze od 12. Dodajemy trójkę do obu stron, po to, żeby mieć same x, czyli 5x mniejsze od 12 plus 3, czyli 15. Dzielimy przez 5. I w ten sposób otrzymujemy x mniejsze od 3. Czyli rozwiązaniem pierwszej nierówności są wszystkie liczby mniejsze od 3. Teraz przechodzimy do drugiej nierówności. 4x plus 1 większe od 25. Teraz odejmujemy 1 od obu stron. Czyli mamy 4x większe od 25 minus 1, czyli 24. Dzielimy obie strony przez 4. I w ten sposób mamy x większe od 6. I teraz pamiętamy o tym, że tutaj wszędzie stoi spójnik i, czyli rozwiązaniem naszego układu są liczby spełniające oba warunki. Czyli x musi być mniejsze od 3 i większe od 6. No, takich liczb nie ma. Prawda? Może, żeby to zobaczyć wyraźnie, narysujmy to 0. 3, 6. I teraz rozwiązaniem jednej z tych nierówności są wszystkie liczby mniejsze od 3. Czyli wszystkie liczby na lewo od 3 spełniają nam tę nierówność żółtą. Natomiast wszystkie liczby większe od 6 spełniają nam nierówność czerwoną. No i widać, że nie ma liczb, które spełniają jednocześnie obie te nierówności, czyli jednocześnie są mniejsze od 3 i większe od 6. Innymi słowy, ta nierówność nie ma rozwiązań. Czyli brak, ten układ nierówności, brak rozwiązań. Brak rozwiązań. Czyli ten układ nierówności nie ma rozwiązania.